No musimy się wsłuchiwać, właśnie w wokalistów głównych, co oni śpiewają, no jest to trudne trochę, żeby bardzo, to po prostu dla nas dać jest radę bardzo ciężkie. W odpowiednim czasie swoje tam zrobić. Wykonać zadanie dialogi, powierzone przez reżysera. Czy ruchy. No ale troszeczkę to jest na tyle dobre, że straż nam dużo pomogła. Tu kolega to zawodowo pracował w straży, a ja 40 lat byłem ochotniczej straży. Ja marzyłam o operze, chociaż jako dziecko nie za bardzo lubiłam chodzić do opery, ale chyba zakładając stowarzyszenie pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zrobić operę w remizach strażackich. Nie wiem skąd mi ten pomysł przyszedł do głowy, ale on po prostu się pojawił i rozwijał się we mnie bardzo długo, bo wiedziałam, że opera to jest ogromne przedsięwzięcie, na pewno logistyczne, a ja się na tym nie znam. Ale po iluś latach prowadzenia stowarzyszenia i w momencie, kiedy przeniosłam się na wieś, zrozumiałam, że takie rzeczy jak działania na wsi mogę robić tylko będąc na tej wsi, bo inaczej to są odległości i inny sposób myślenia, nie dam rady po prostu. No i tak zrobiłam, no. Pogadałam ze strażakami, wszystkim się pomysł podobał i zrobiliśmy. To znaczy tak, jesteśmy w tej chwili w Chociczy, pokazuje mi, że gdzieś chyba za 17 minut będziemy w Gogolewie. No, jakoś tak. Wystarczy panu tyle czasu, żeby tam dotrzeć? Wystarczy. Dobrze. A co pani robi normalnie? Sprzedaję dachy. To prawda. Na co dzień, już od jakichś 10 lat, jestem dyrektorem Centrum Kultury w Książy Wielkopolskim. A ja jestem na emeryturze od 10 lat. A wcześniej? A wcześniej pracowałam w biurze jako referent. A 10 lat miałam swoją własną działalność, sklep. Mhm. I pani? Ja pracuję w aptece, jestem farmaceutką. A ja mam sklep obuwniczy. A co pani robi na co dzień? Ja czy pani u góry? Pani u góry. Pani u góry. Ja na co dzień pracuję w Centrum Kultury, w Książą. Mhm. A to nie chciałam. A pani na dole? Pani na dole teraz. Ja jestem solistką Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie. Nowo powstałej. Super przeżycie, świetna rozmowa po próbach ze śpiewakami, z muzykami. Niesamowite wrażenia. Specjalnie się zwalniałam ze szkoły, żeby tu móc przyjechać. I myślę, że to nie będzie mój ostatni raz z taką przygodą operową. Na tych małych wioskach to są różne koła, organizacje
i organizujemy wyjazdy do operetek, do teatru. My jako chór również wyjeżdżamy do areny na różne spektakle, na różne koncerty. Także kulturalnie się tutaj jeszcze spełniamy. No fakt faktem, że w operze żeśmy nie byli, to się przyznamy do tego, ale wszystko jeszcze przed nami, bo my teraz to chyba pokochaliśmy. To jest takie dla nas wyzwanie, ale to jest też coś, to znaczy. Muzyka! Po prostu dzieje, tak? Jeśli człowiek myśli, że tak będzie, to tak po prostu będzie. I no ja...
ja jestem im strasznie wdzięczna, bo to już jest taki etap mojej pracy, że ja bez ludzi w ogóle nic nie zrobię. Bo jak można zrobić operę, nie mając dookoła siebie sztabu ludzi, którzy no, są fantastyczni. No nic się nie zrobi. Więc także dziękuję.